myślę, że się pan prezes nie pogniewa, bo było tutaj mówione o włożeniu elektrośmieci na wysypisko Grosławienka w soboty. Ja myślę, że by się nic złego nie stało, że mieszkańcy Lubasza i odległych miejscowości tak Klucz, Antoniewo, Nowina, żeby mogli przywozić do Lubasza, a lubawska firma by to wywoza na Sławienko. Bo ja rozumiem, jak ktoś mieszka w Kamionce, wiem, że jedzie w Prusinowie, to jemu będzie bliżej zawieźć to w sobotę na Sławienko. A jeżeli ktoś mieszka w Kluczu, w Antoniewie, w Goraju, będzie mu prościej i łatwiej zawieźć to na gminny zakład komunalny i tam to po prostu składować. Niektórym się może nie będzie chciało jechać, to a po co tak daleko pojedziemy na przykład z Klucza, wywalą do lasu. Także lepiej bym proponował, że komu nie pasuje, to w sobotę zawieźć na Sławienko, a komu pasuje w godzinach urzędowania gminnego zakładu komunalnego, elektrośmieci wozić na ulicę Stajkowską. Jak się prezes zgodzi, to byłoby na pewno dużo dla mieszkańców duże ułatwienie. Proszę pana, okej. Jeżeli to ma być dla państwa ułatwienie, ja nie widzę przeszkód, natomiast żeby nie pójść dalej, chciałbym ograniczyć ten katalog ewentualnie dowożonych śmieci, dowożonych odpadów. Proszę państwa, w związku z tym tak zwanym PSZOK-iem, czyli ten punktem selektywnym zbiórki odpadów w Sławienku, ja mam obowiązek, przyjmując odpad, go ważyć. I o ile jestem w stanie zważyć lodówkę, monitor, coś tam jeszcze, to nie mam technicznej możliwości zważenia na Stajkowskiej na przykład przyczepy gruzu. Więc jeżeli będą to drobne sprzęty typu właśnie lodówka, pralka, tarcza, monitor komputerowy, telefon, nie ma problemu, bo jesteśmy w stanie to zważyć. Natomiast duże rzeczy mimo wszystko prosiłbym, żebyście państwo wejdli tam, bo tam jest waga i państwo dostarczając ten sprzęt, dostajecie od nas kartę, że państwo ten sprzęt żeście oddali w jakim specjalnym kodzie i w jakiej ilości. Także nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przyjechałyby na Stajkowską 3 czy 4 przyczepy gruzu, bo ja bym się nie miał jak poruszać. Także nie widzę przeszkód, jeżeli chodzi o drobne rzeczy, natomiast duże prosiłbym jednak na sobie. Moja propozycja właśnie polegała na elektrośmieciach i na gabarytach, czyli miałem na myśli meble, nic innego. A okay. Chyba pan prezes rację, że gruzy głupotą by było wysypywać w Lubaszu i zawozić z przeładunkiem na swoje. Także dziękuję. Musi pan prezes mieć decyzję na gromadzenie odpadów w tym punkcie, bo inaczej pan nie miał kontrolę. Mam panie prezesie.